Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Cały czas mamy zimę, pada śnieżek. Natomiast w obecnej chwili musimy podjechać do dwóch miast, do Denicy i do Gostowi, aby zakupić żarcie dla zwierząt, bo się niestety skończyło. Także ja to robię, natomiast ja jadę może w ten sposób, natomiast wy możecie zostawić lajki, możecie zostawić suby. No i zobaczymy, co tam dzisiaj będziemy generalnie działać. A roboty tutaj jest co niemiara, nie wiadomo w co najpierw w ręce włożyć, także coś na pewno wymyślimy. Pierwsza zasadnicza kwestia to jedzenie dla zwierząt. Dobra, Dagobercik już tutaj gdzieś się szlaja. How can I help you? Dagobercik, no możesz mi pomóc, pokazując mi swoje towary. No dobra, i teraz tak. Pasze 76, dobra, niech tak będzie. Natomiast widzę, że gościu tutaj ma trochę więcej rzeczy. I tak się zastanawiam nad sadzonkami, bo powiem tak. Wszystko w sumie ogarnęliśmy, jeżeli chodzi o pola i głównie koncentrowaliśmy się na tym. A tak de facto to zapomnieliśmy o tak prozaicznej rzeczy jak sady. Znaczy mamy. Coś tam mamy. Tylko mamy za mało. A później może to się przydać. Dobra. Ja tutaj doraźnie wrzucę te pasze, co by tam już zwierzątka mogły sobie jeść. I polecę do Gostowi. No, dawaj. Jak to Marta pieszczotliwie ją nazywa, pierdzi klaczka. Natomiast rzecz jest tego typu, że to jest strzała pierdzący koń, no, pierdzi klaczka. Ojej, się Rysia przestraszyłem. Dobra, jadymy. Przejeżdżamy obok kompleksu. O kurde, a ja tutaj zapomniałem ocieplić te domy. Tam się ktoś zapytał, sorry, nie pamiętam kto tam był, kto zadawał to pytanie. Jak robić białe ściany? Ja co prawda tam wytłumaczyłem, ale pokażę, tak na wszelki wypadeczek. Nie wiem, czy tam dotarło do tej osoby, bo nic nie odpisała, jak do tej pory, no film nagrywam 20 lutego 2022 roku, to jest niedziela. Natomiast generalnie rzecz ujmując, co my tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy zebrać coś takiego, co się nazywa wapień. O, i to jest to. I to jest to. No i teraz co? No to powiedzmy, że ja ten wapień sobie tutaj przełożę trochę, tak naprawdę. O. I będzie nam dodatkowo potrzebny jeszcze młotek. Ty tutaj przestań rżeć, tylko stój na spokojnie. Nie jestem w stanie pobiec, bo trochę się przeciążyłem. Ale jesteśmy tutaj zobligowani do użycia młotka. No i teraz co? Trzymając młotek w dłoni, prawy przycisk myszy, ulepszanie. No i możemy tutaj ulepszyć ściany domów, które nam się tak na taki kolor turkusowy podświetlają. I dzięki temu wiemy, które ściany są do ulepszenia. No i tutaj używamy tego wapienia. To się raczej powinno nazywać wapno, ale... No ale jest jak jest, tak? I w ten sposób tworzymy sobie tutaj białe ściany. To są takie ściany ulepszone według twórców. W związku z tym ludzie są bardziej zadowoleni. No tutaj mogę od środka to zrobić. Oczywiście nie starczy mi na wszystkie ściany. Ale ktoś coś tam już będzie miał. To nie jest skończone, więc tak naprawdę to nic raczej nie da. Trzeba byłoby wszystkie ściany ulepszyć. Ale przynajmniej od czegoś zaczęliśmy. No i dobra. Także myślę, że wyjaśniłem. Ściany teraz przynajmniej niektóre są pobielone. Czyli ulepszone. A my lecimy dalej. Muszę wrócić do mojej pierdzi klaczki, tak? Do Gostowi już niedaleko, bo w sumie już jesteśmy pod Gostowią.
samica, chciałem powiedzieć. Moja klaczka czeka. Lecimy do Sobiemira, zdaje się, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Sobiemir tutaj sprzedaje żarcie. Tylko teraz ciula znaleźć. A, i gdzie on się teraz znajduje? Czy on jest u siebie, czy on gdzieś... A chyba u siebie jest. Bo on to zawsze z krowami... O, to nie jesteś ty? Wiszczuniu! Poczekaj! No pa, kurde, jaka menda. Drogowit, nie. Brzmi trochę jak nerwosol. A, tutaj, gościu tu jest. No, dobra, chodź. Przyjacielu, bracie, kolego. Jakie byki, kuźwa, normalnie. Sobie, Mirku. No, ja się domyślam, ale co tak mało paszy masz, kuźwa? Ja nie wiem, czy mi wystarczy. Mogę mu coś sprzedać? Opylić mu tu? Nie za bardzo, cholerka. Tę truciznę w sumie mógłbym mu sprzedać, bo po co mi ta trucizna? Dalej, wora. A wiecie wy co? A taki worek to mu mogę też sprzedać. Chociaż nie, worek zachowam, bo może mi będzie potrzebny. No to tak na dobrą sprawę już nie mam co sprzedawać. Niestety. No nic, dobra, ładuję, słuchajcie, podjadę tutaj pod Gostowie do magazynu, załaduję to, te pasze. No i wracamy do wiochy. Doszedłem do wniosku, że może jeszcze kogoś zwerbuję. Zobaczmy, co tu kto ma do dyspozycji. Rudolfina, wydobycie trójka, Reinhold, wydobycie dwójka. To może tę Rudolfinkę? Niezbyt niski poziom kondycji. Rudolfinka, ile ty masz lat, kurczę, bo tak tego. Zaraz, co ty tu jeszcze masz? O, trójeczka na rzemiosło. No dobrze. Rudolfinko. Ej, ty kurde, fajna dziołcha jesteś. No hello. No i co? I pogawędka. Może nową osadę. No dobra. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. Ciśnij. 26 lat. 26 lat i teraz tak. Rudolfina. Zarządzania tutaj. Rudolfina. Proszę bardzo. I teraz tak. Rudolfinę przypiszemy przede wszystkim do domu. Mamy jeden prosty dom do dyspozycji tutaj, więc od razu ją pociśniemy tu. I teraz wolne miejsce pracy. Chatka wydobywcza. Tutaj nie ma... A co oni, narzędzi nie mają? O. Trzeba będzie to zaraz zweryfikować. Powiedzmy, że to będzie tutaj. O, wolne miejsce, pyk. I górnik, pyk. No. Dobra. To teraz tak, może im tam kilofów zabrakło. Albo czego? Zarządzanie. Teraz tak, budyneczki. Ingarda, to podobno oznacza ciążę, tak pisaliście. Może tak być. Może byłoby trochę innej ikonki użyć, to albo po prostu, no kuźwa, zrobić tę legendę, tak żeby wyświetlały się tutaj informacje o tym, co, jaki znak oznacza, no ale dobra. Okej, wydobycie. Wydobycie, która to by była chatka? To by była ta. To zobaczmy. I ty, moja droga, będziesz wydobywać, powiedzmy, a niech będzie na razie wapień. No tak, nie ma tutaj tego, narzędzi muszę porobić. Szybko kurde ogarnęli te kilofy, powiedzmy. Dobra, brak narzędzi, kilof. I wapień. I okej. Dobra. To byśmy mieli. I na razie Rudolfina niech ciśnie tam sama. Bo nie ma dla niej dobrego partnera. Ja bym chciał... Co ty tutaj, Reinhold? Zwierzaczki dobrze hodujesz.
Weź, że się kuźwa przesłuchaj. Olaf. Olaf, co ty tam sprzedajesz? Pokaż mi swoje towary. Olaf sprzedaje takie tu oto rzeczy, które można byłoby dać naszej małżonce w prezencie, powiedzmy. Suszone figi. Okej, okay. Szkatułka na biżuterię, bursztynowy naszyjnik. Ale dobra, na razie to tam małżonka zajęta jest ogarnianiem naszego synusia, więc my możemy wrócić, tak jak powiedziałem tutaj. O, Rudolfinko, możecie podwieźć. Wystaw palec, na stopa cię wezmę. Możemy sobie podjechać tutaj pod magazyn. I wrzucić od razu paszę. Po czym wracam do wiochy. I teraz tak, no tutaj przyda się trochę zarobić, bo naprawdę od cholery mam jakby rzeczy do ogarnięcia, a nie zarabiam. Więc pozwólcie, że trochę tu zarobię, coś tam sprzedam, coś pohandluję i dopiero wtedy wrócę, bo wydaje mi się, że ja tu mam wciul skóry i mógłbym wory zacząć robić, ale to jeszcze się tutaj upewnię, bo może się mylę z tą skórą. Chociaż nie powinienem, bo tam przecież noże były, skóra, 610. Nie, no to dobra, to wykorzystajmy, powiedzmy, 500. 500 to w tę stronę będzie właśnie. Okej. Okay. I 3 skóry na jednego wora. 168 worków. No i okej, dobrze, niech i tak będzie. Ja, słuchajcie, porobię tutaj te worki, trochę nimi pohandluję i później zobaczymy, co tam dalej trzeba będzie ogarniać. Na pewno trzeba będzie pomyśleć nad magazynem, takim ogólnym magazynem, ale wcześniej trzeba palisadę wybudować tam w pewnym miejscu, no i będzie gites. No, i kolejny etap, kolejny etap palisady został ukończony, więc tak to teraz wygląda. Tu brama nieco krzywo jest, ale to później się jakoś tam poprawi, zobaczymy co mi się uda z tym zrobić, natomiast to aż tak bardzo przeszkadza. No, w życiu realnym też czasami mamy jakieś tam mało perfekcyjne babole budowlane, natomiast w obecnej chwili potrzebuję trochę więcej kłód, a żeby nie zużywać kłód z magazynu, no to gdzieś tutaj jakieś świerki powycinam, tylko gdzieś tam, tam jakieś rosną. Trochę dalej, a tu zresztą widzę, że jakieś były wycinane, bo tam po lewej stronie jakieś tam widać te pieńki. No i słuchajcie, zajmiemy się w obecnej chwili magazynem. Bo tam balansuję na krawędzi, jeżeli chodzi o miejsce w tych magazynach, które mam. Więc dodatkowy zawsze się przyda. Później miejmy nadzieję, że to się zmieni, kiedy odblokujemy już magazyn tieru trzeciego. Ale jak na razie potrzebujemy kłód. Tutaj pięki oczywiście będę zostawiał. Troszeczkę lasu wykarczowałem też pod drogę już tam w samej wiosce, ale jeszcze trochę drzew trzeba wyciąć na placyk. Tam pisaliście, że placyk... Znaczy ktoś tam pisał, że placyk to dobry pomysł. Także będziemy to realizować. Nie dzisiaj, co prawda, ale będziemy realizować. Kurde, fajnie to wygląda, prawie jak biskupin. synu, o coś ty się tam zablokował. A, o pieniek. Dobra, sorry. No, tutaj droga się tak rozszerza, tak żeby można było wjechać prawie jak do jakiejś rezydencji. No i teraz tak, habetę gdzieś tutaj postawię, niech sobie będzie w tym oto miejscu. Natomiast magazyn tu, to chyba jest nie najgorszy pomysł, więc zobaczmy. Budynki, magazyny i... O kurde, a czekajcie,
Jak to się stało, że ja mam tylko 6 kłód? Co, do kunia wsadziłem? Do kunia wsadziłem. No wiedziałem, że 4 jeszcze. Mama tu, o, taka niespodziewanka. Ciągle chce mi się jeść, no ale generalnie to nie ma co się, nie to chciałem, nie ma co się dziwić, bo cały czas pracuję. Magazyn zasobów 2, tutaj magazyn zasobów 3, no mam 3472 punkty jak na razie, natomiast tutaj teraz stanie magazyn i ten magazyn będzie dosyć pomocny, dosyć istotny, tylko chciałbym, żeby to jakoś tak w miarę dobrze zostało wybudowane. I chyba tak będzie dobrze. O, trochę dalej od palisady, pyk. No, tu przynajmniej kuniem da radę wjechać. No i w obecnej chwili to co będę potrzebował? Mnóstwo kłód, tutaj dechy też będą potrzebne, także myślę, że oszczędzę wam tego budowania. Natomiast w dalszym etapie, powiedzmy, tego rozwoju, to tutaj po tej stronie staną, proszę państwa, chatki wydobywcze do gliny i zobaczymy, czy do kamienia też. Kto to idzie? Bo ktoś ode mnie, ale kto to idzie? Rudolfina. To bardzo ciekawe jest. No dobra, działamy dalej. Tutaj jest taka ścieżka zrobiona, oczywiście bramka jest również, a to po to, żeby ludzie, którzy tutaj będą mieszkali gdzieś, bo tutaj też domy mieszkalne będą, żeby mieli blisko tutaj do wyjścia do swoich chatek wydobywczych właśnie, żeby mogli sobie tam coś działać, jeżeli chodzi o pracę. Ja jestem znowu głodny, kuźwa, i znowu mi się chce pić. Więc sobie skoczę podjeść. Natomiast dalej będziemy patrzeć. No tutaj jeszcze chatki wydobywcze trzeba obsadzić. Kogoś trzeba dokotować do tej naszej nowej dziołchy, która tutaj mieszka u nas. No i dalej będziemy patrzeć. No jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj o ten placek wspomniany, to tu jeszcze mam drzewka do wycięcia. Te dwa muszą zniknąć, czyli to po prawej i to tutaj. I tak jak się popatrzę... A, to chyba tyle tylko trzeba wyciąć. Ach, z całą resztą sobie poradzimy. W dniu wczorajszym, ale to czasu realnego, kiedy sobie tak tutaj patrzyłem, to doszedłem do wniosku, że trzeba będzie nieco rzeczy tutaj zmienić. Jedną z tych rzeczy będzie wyrównanie budynków, tak żeby to w miarę ładnie wyglądało, ale... I jest i inny pomysł na to, a mianowicie można byłoby, powiedzmy, zostawić trochę miejsca na jakieś stragany. I to chyba jest nie najgorszy pomysł, zrobić tutaj taki, powiedzmy, ryneczek Lidla i ogarnąć temat, słuchajcie, właśnie straganów. Jak to by wyglądało, jeszcze nie wiem, natomiast jakiś pomysł jest. Oczywiście wszystko musi się tutaj ogarnąć względem tej studni. A to ze względu na fakt, że studnia tutaj po środku, no to podoba mi się, najzwyczajniej w świecie podoba mi się. No i chciałbym, żeby ona tutaj akurat była. Natomiast cała reszta, no zobaczymy. Przebudowa nas czeka, to niewątpliwie. Może gdzie indziej ten chlewik umieszczę, przeniosę świnie. Widzę, że świnie mi tutaj dorosły. Więc dobrze. Czy jakieś warchlaki? Na razie w obecnej chwili brak. Świnie myślę, że przeniosę, bo nie ma sensu, żeby tutaj przy rynku świnie były hodowane. Natomiast jak tam dalej będzie wyglądało? To zobaczymy. Dobra, ja się biorę za budowę, proszę państwa, magazynu. Później przejdziemy do budowy chatek wydobywczych. Może albo domu, to się okaże. Zaraz zobaczymy. Natomiast tutaj las karczowałem. Trochę drzew wycinałem tutaj, bo tutaj będzie poszerzana oczywiście droga. No i będzie stała na zdrowie, kuźwa. Weź się ubierz. Zima jest.
Tutaj będzie poszerzana droga, no i tutaj bramkę trzeba będzie postawić. No i tak będziemy po prawej stronie tej drogi będziemy cisnąć również palisadę. Ale do tego czasu to jeszcze kupa tutaj rzeczy przed nami. Ja sobie podjadę trochę dalej, bo tutaj trzeba wyciąć również drzewa. To będę wycinał stąd, gdzie tak na dobrą sprawę ta droga będzie biegła i palisada, ale trzeba uważać, bo tu już mogą być wilki. Magazyn jest już ukończony. Ja wiem, że niewiele co widać, ale wykorzystuję noc do tego, żeby coś tutaj ogarnąć, porobić i tak dalej. Natomiast zastanawiam się nad postawieniem też magazynu żywności. No tak, żeby ludziom tutaj było łatwiej, powiedzmy, ogarniać żarcie, no ale też my, żebyśmy mogli sobie coś podebrać. No i oczywiście chyba główny argument to jakby zwiększenie ilości miejsca. Tutaj, jeżeli chodzi o magazyny zasobów ogólnych, mamy 9000 kilogramów, więc no trochę nam się to zwiększyło. Kłody się, kurczę, kończą, no ale nic za to nie poradzę. I zobaczmy, gdzie ten magazyn jedzenia można byłoby postawić, tak przykładowo. Chciałbym sobie ogarnąć temat, załóżmy, magazyn jedzenia, tieru drugiego. Jeżeli tutaj bym chciał, no to tu mi się nie zmieści, po drugiej stronie też nie. No właśnie, no jeżeli, znaczy po drugiej stronie magazynu też się nie zmieści raczej, bo tam biegnie droga. Gdybym trochę inaczej ten magazyn zbudował, byłoby prościej, bo wtedy zmieściłby się tutaj magazyn jedzenia. Ale to nic, trzeba pamiętać o tym na przyszłość, żeby nowy magazyn tieru trzeciego, który stanie tutaj na miejscu tego, trochę bardziej przesunąć w tym kierunku, no i wówczas będzie można coś tu ogarnąć. A tymczasem będzie można wytyczyć ścieżkę, powiedzmy, bo tutaj biegnie tutaj jedna ścieżka i teraz tak, jeżeli ja bym ją pociągnął dalej, on tak w miarę po prostej, co łatwe nie będzie, to będzie taka ścieżka typowo do chodzenia, o, to tutaj można byłoby, załóżmy, od tej ścieżki wytyczyć drogę do magazynu. O, i tutaj myślę, że to by mogło być całkiem przyzwoite. Sorry, że tak wolno chodzę, ale jestem przeciążony, jak widać, nieco. Dobra. I tę ścieżkę też zrobimy na 3, tak żeby można było spokojnie tutaj wozem sobie podjechać. O ile te wozy zostaną wprowadzone, ja nie wiem kiedy. Render Cube nie udzieliło mi takich informacji. Albo może na 2 tę ścieżkę zrobić, słuchajcie. Nie, chyba na 3. No zaraz będziemy patrzeć, jak to tak naprawdę będzie wyglądało, bo tutaj mamy lekką taką góreczkę po prawej stronie. Powiedzmy, że coś takiego tutaj machnią. O Jezus, ta kobyła to rży i rży, kuźwa, jakby, nie wiem, coś tam w tyłek wsadzali. Marchewkę albo inne rzeczy. No dobra, tutaj sobie to ogarniemy tak. Okej. Tak, na 3 zrobimy, słuchajcie. Ale głupio się chodzi taki przeciążony, taki slow motion cały czas. Dobra. Natomiast tutaj obok, no to może coś tutaj powstanie, tu w tym, na tym wolnym miejscu, to się okaże się. Jak na razie myślę, że coś takiego tutaj może powstać, jak dróżka. Po drugiej stronie tej drogi i po prawej będzie można postawić magazyn jedzenia. No i dalej to się okaże. Słuchajcie, też tak sobie rozkminiałem tutaj jeden taki pomysł, a mianowicie rozkminiałem pomysł dotyczący przeniesienia całej produkcji tam z centrum tutaj, powiedzmy, gdzieś na obrzeża, ale z drugiej strony nie wiem, czy gra jest warta świeczki.
Dobra, robi się jakoś tak jaśniej, nieco, więc ja już nie będę marnował pochodni, chociaż trochę ich mam. O, i teraz tak. Zróbmy to budynki, magazyny i magazyn żywności, również tieru trzeciego. Tutaj oba te magazyny pójdą do zmiany. Jak tam będzie później z drogą sytuacja wyglądała, to zobaczymy. Ale chciałbym też ten magazyn postawić tak, żeby to było w miarę przyzwoicie. I chyba tu może stanąć. No już nie chcę za bardzo błędów popełniać. Z centralnym umieszczaniem budynków, tak jak tutaj ten magazyn przy palisadzie. O, nawet fajnie się tu zrobiło. O, trzeba szybciej ten magazyn żarcia robić, kurde, bo widzę, że głodomor już głodny jest. No i tutaj to wszystko sobie zaraz wybudujemy. Dostęp do kłód mamy. No, zobaczcie, no taka szerokość drogi chyba spokojnie wystarczy, żeby tutaj wjechać, nie? Źle nie jest. Dobra. No dajesz. Zapasik trzeba będzie zaraz wziąć. Jeśli chodzi o kłody, moja habeta tutaj ogarnia temat. Pilnuje, co by nic nie zginęło. Desek też mam zapasik, więc jest dobrze. Wezmę sobie, powiedzmy tak, o, ze 25 kłód. To jestem przeciążony, co prawda, ale jeszcze mogę się na spokojnie poruszać. Dobra, tutaj front ogarniemy do końca. Także wiocha się rozbudowuje, proszę państwa. Okej. No dajesz, chłopie. Ciśnij to, kurczę, bo... Ach, czy kłód mi zabrakło? Znaczy, trochę więcej mi zabrakło, ale myślę, że teraz jak 25 wezmę, to ogarnę zarówno ściany, jak i środek, jak również dach, no a potem to tylko dechy zostaną, które trzeba będzie tam ulokować. No, trzeba mieć tutaj na uwadze fakt, że trochę kłód musi zostać. Skontrolujmy ilość drewna opałowego. Do końca zimy na luzaku wystarczy. To nie mam się o co tutaj martwić. Cholera, woda mi się, kurczę, kończy. Znaczy mam bukłaki, co prawda, więc mogę użyć bukłaków. Staram się z nich za bardzo nie korzystać, tak trzymać je w rezerwie, jakby tam naprawdę potrzeba było ogarnąć wodę, a nie miałbym do niej dostępu. No, misiaku, a kurczę, to chyba trzeba od zewnątrz będzie zrobić, o, albo i nie. No, dajesz? Tutaj kłoda i tutaj kłoda i 6 desek. To 24 będą mi potrzebne. No i gites. A, mogę biegać. Kurczę, ale fajnie. Przynajmniej na razie. Dobra, te kłody wrzucę z powrotem. Natomiast deski, pyk, 24. Dobra. Szybciochem to ogarnę tu. Ojaj, kurde, jak ty wolno to bijesz. Już bym chciał te kopalnie. Dobra. Jeszcze po drugiej stronie magazyn gotowy, to przynajmniej będzie można trochę kapusty wziąć, tak żeby później ciepło było, no bo to zima. Jak się puści takiego kapuścianego bącza, to od razu się cieplej robi. Zwłaszcza jak się siedzi na koniu. No i magazyn jedzenia zrobiony, od razu tu sobie kapustki dowalę. 10 sztuk na spokojnie. I... A, to przy okazji, jak tu jesteśmy, to zobaczmy. O kurczę, 3500, nie no, to przecież do tych 5000, to ja nie wiem, ile tutaj jeszcze rzeczy muszę wybudować. Kapucha. Dobra. I bukłaczek, wodę sobie uzupełnimy, co by nie było. Dobra. Mamy to. No dobrze, to teraz tak. O, właśnie, czekajcie, a może chatki wydobywcze to tutaj po obu stronach by postawić, chociaż nie wiem, czy to ma sens. Tam zostawiłem miejsce, tam dobrze było. Ale weźmy sobie kłody, niepotrzebnie je wyrzucałem.
Kłody weźmy, załóżmy. Weźmy 30, to może być za... A nie, nie będzie za dużo. Nie, ja to miejsce tutaj, wiecie co, ja nie będę budował tych chatek wydobywczych w środku. Zrobię tak, jak planowałem, czyli tam od zewnątrz je postawię. Tam będą chatki wydobywcze sobie stały. Natomiast tutaj ludzie będą mogli przez furteczkę, przez bramkę przechodzić. Jest tu stosunkowo blisko, tak się zastanawiam, czy kurde, czy to blisko nie okaże się zbyt daleko. Czy nie lepiej tam ciut dalej te chatki postawić, ale zobaczymy. Tak czy siak, temat do ogarnięcia, budynki, wydobycie, chata wydobywcza, o i takie coś tu. Tylko pytanie brzmi, czy to zrobić tak, albo może w ogóle tu tych chatek nie stawiać? Kurde, no powiem szczerze, teraz to się zastanawiam nad sensem budowania tutaj tych chatek. Może tam dalej je budować? Nie, dobra, tu już niech staną. Ludzie będą mieli blisko, tylko trzeba to zrobić dobrze. I za to dobrze mam na myśli równo. No i jest, dobra. Jeszcze jedną chatkę wydobywczą, trzy chatki. I jest, no i dobra. I mamy to, trzy chatki wydobywcze, tutaj do kamienia, powiedzmy do gliny. Raczej albo dwie chatki wydobywcze do gliny, no zobaczymy. Tak czy inaczej, no trochę tych naczyń będę potrzebował budować, to kuźwa takie to, nie no, równo stoi, tylko te podesty, tak ze względu na zróżnicowanie terenu, to tak dziwnie tutaj się zachowują. Gliny będę potrzebował mnóstwo, bo będę potrzebował ogarniać naczynia, butelki jakieś i tak dalej, więc to będzie potrzebne. A, tutaj słoma. No, to ciśniemy, słuchajcie. Nie ma co marudzić. Ja wiem, że może to się wydawać nudne. Ze względu na fakt, że nic się praktycznie nie dzieje więcej jak tylko budowanie. Ale muszą państwo mieć na względzie również fakt, że mnie też to może nudzić, nie? A że uczestniczycie tutaj w życiu wiochy, no to cóż. Wy macie przynajmniej ten komfort, że możecie w każdej chwili filmy zapauzować lub go wyłączyć, jak wam będzie za nudno. A ja niestety muszę to skończyć. Żeby tu mi się to wszystko rozwijało. Także znacie mnie i wiecie, że ja generalnie lubię produkować rzeczy hurtowo. Bo później można więcej zarabiać. Oczywiście jakby tam doraźnie, na samym początku powiedzmy rozgrywki, no to wiadomo, tam pojedynczo jakoś tam trzeba długo czekać, powiedzmy jeden drwal załóżmy, który przez trochę tam czasu te kłody wydobywa i tak dalej, i tak dalej. I później można cokolwiek zrobić, ewentualnie mu pomóc wycinając drzewa, no ale to wiadomym jest. Jeżeli my wycinamy drzewa, bądź kujemy jakieś skały i inne zasoby, powiedzmy typu żelazo, miedź i tak dalej, to niestety później trzeba czekać na jakby, że tak powiem, odrodzenie się tego całego badziewia, nie? Natomiast jeżeli robi to pracownik, no to wtedy on to robi cały czas. Więc tak naprawdę jest to o wiele lepsze rozwiązanie. No, dobra, słuchajcie, ja myślę, że już tak na serio, jeżeli chodzi o budowanie tutaj tych chatek, to nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania. Powstał magazyn zasobów ogólnych, powstał magazyn jedzenia, powstają chatki wydobywcze. Trzeba będzie oczywiście pociągnąć palisadę dalej, już tam przez las. Tylko muszę się zorientować, jak tam dostępność wilków, bo nie chciałbym, żeby one mi się spawnowały, załóżmy, wewnątrz mojej osady.
Ale to będę patrzył, będę analizował teren i się zobaczy. Natomiast... O! Uźwa, no nie mów, że młotków nie mam. No nie mam młotków. Patrzcie, tak pilnowałem i zabrakło. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie wszystko, także dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subiki. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. A, i zapraszam was na Discorda Medieval Dynasty Polska. Link z zaproszeniem macie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Zapnij ryj.